Witam Was w moim pierwszym odcinku z Counterblocks. Na Robloxie oczywiście. To jest pierwsza mapka z Robloxa. Zauważyłem to, że to jest podobne do... To jest podobne do tego, do Robloxa. I właśnie chciałem coś takiego nagrać. I to jest... Powiem, że to jest trochę dziwne, no bo się kupuje właśnie bronię, tak jak w Counterblocksie. W Counter-Strike trzeba kupować bronię, a to się nazywa Counterblocks. Chyba dlatego, no bo to jest stworzone w Robloxie. Jak pamiętacie, nagrałem też jeszcze dwa inne odcinki z serii The Horror Elevator, który już nagram niedługo. Niedługo nagram te odcinki z The Horror Elevator. To będzie po prostu trochę długie. Te odcinki będą nowe, trochę dłuższe. Właśnie 15 minut, bo tylko tyle mogę. To wam ostatnio mówię. Ciekawe. Wow, to ładna broń. Nie powiem, że to jest nudne, no bo grałem to trochę i zauważyłem, że mam tutaj takie pieniążki, nie wiem. Mam tutaj takie pieniążki i wiem, że można przez nie ulepszać sobie bronię. Ulepszać będziemy odcinek po odcinku. Może da się ulepszać. Da się właśnie ulepszać. No i teraz gramy. Nie spodziewa się nas. Nie spodziewa się. Tu się nie spodziewa. Nic nie wie, nic nie wie. Nic nie wie, co za... Nie powiem co. I teraz właśnie mogę spektatować, czyli oglądać innych graczek sobie, o właśnie, na przykład się jak walczą, jak właśnie mordują się nawzajem. To jest dziwne. Dość dziwne. Ale to niestety jest podobne do Counter-Strike, więc jest gra na temat tego. Mówiłem wam w drugim odcinku, że z The Horror Elevator w drugim odcinku mówiłem wam, że nagram dzisiaj dwa odcinki. Jeden właśnie był z The Horror Elevator, a ten jest z nowego Counterblocksa. Jak widzicie, oni się tutaj kryją, a ten tutaj, nasz gracz się tego nie spodziewa, że oni się kryją w ogóle, gdziekolwiek. No właśnie... On teraz postanowił poszukać tych graczy, ale oni, zaraz wam pokażę, muszą poszukać sobie takich ludzi, którzy widzieliście tam czerwoną wcześniej linię. Może wam nie pokazałem, ale właśnie muszą takich ludzi zabrać. Tak, są w dwóch różnych miejscach. Są tam i tak, tam jeszcze w kuchni. I my mamy za zadanie ich chronić. Mamy chronić tych ludzi, żeby nie zabrali i żeby nie zabrali do tej czerwonej linii, bo za czerwoną linią to już nie ma co ratować. Bo się wtedy przegrywa. Jak widzicie, może nie zobaczycie, ale tutaj są obok takie zmieniają się naboje i tyle, ile mamy naboi. Jeśli raz strzelimy, to mamy R i ładujemy. O, ktoś tutaj przyszedł. Ktoś tu już chciał przyjść. Jak widzicie, tam obok jest napis, że ktoś tam zabił, tylko ja nie mogę tutaj niestety cofnąć. O, tu. To tutaj są naboje. Tu są naboje. Jak teraz widzicie? A tu jest, że ktoś kogoś zabił. O, widzicie? Jakiś koleś się z nami przywitał. Wolał też deszczową passę. Czyli tutaj po prostu wsi. Deszczowa passa to oczywiście siedzenie w domu. Deszczowa passa to siedzenie w domu. Oczywiście oni nie wiedzą, że szykujemy na nich pułapkę. Chyba wiem, co tu się święci przez nich. Już wiem, szykują atak. O właśnie.
Już ktoś tam zaatakował. Ci niebiescy ludziki to mój, to ten, CT. A żółci to te. CT to kontrterroryści, czyli antyterroryści, a te to terrorist, czyli terroryści. To jest trochę dziwne. O, 9. O, już ktoś nie żyje, tylko ja żyję. O, właśnie wygraliśmy. Dlatego, no bo nie zabrali niestety ludzika, który jest im potrzebny. O kurczę, zabili mnie, no wielki Michalo, i tak wygraliśmy. Nasza drużyna wygrała, bo jesteśmy po prostu niezniszczalni. Dlatego. Pokażę wam teraz drugie miejsce, gdzie właśnie jest schowany ludzik. A drugie miejsce, gdzie jest schowany ludzik, to jest o właśnie tu, jak wam mówiłem, w kuchni. W kuchni. Mogę go jeszcze pozabijać. To jest też dziwne. Dziwne. I nietypowe zagranie. Według wroga. O, i tu się ukryje na wypadek, gdyby... I tutaj już teraz miał chrapkę przyjść i dorwać ludzik. To jest dziwne. Tutaj mamy obok taki czat. Czy można czatować sobie? Czat to znaczy, że czatować sobie, czyli rozmawiać przez internet. O, został jeden antyterrorysta. Ja się dziwię, że nikt na razie nie chroni tych ludzików. Dziwię się im. Bardzo się dziwię. Że nikt nie chce chronić tych ludzików, którzy są najważniejsi w tej grze. Dziwne. To jest naprawdę bardzo dziwne. Że nikt nie chce atakować. A właśnie, raczej coś jest... Czemu wygraliśmy, skoro jest terrorysta żyje? Nikt tego nie zabrał i nie skończył się czas. Coś się stało. Nie wiem, co się stało, ale coś się stało. O, i teraz możemy sobie wybierać mapki. Teraz są mapy na rozkładanie bomby. Ta mapa jest najbardziej popularna. Oczywiście. Ten chatting mamy tu. Ten chatting mamy tutaj. O, o, ja jest zawsze terrorysta, no bo w tej rundzie trzeba... bomby rozkładać. O, właśnie. Kurczę, jak ktoś wejdzie i dziękuję, a ja mam gdzieś, nie będę grał, po prostu. Trudno. A będę czekał, że będę terrorystą. Trudno. A tam trudno. Trudno. Jestem. Czy jestem? Może się spóźniłem, ale jestem. I co najważniejsze. Nikt mi tutaj nigdy nie będzie się wtrącał, jak nagrywam tym bardziej odcinek. To nikt mi się nie będzie wtrącał, jak nagrywam odcineczek. To nikt mi się nie będzie wtrącał. Nawet na ten mój kumple, mój du-du-du. Nikt mi się nie będzie, powiedziałem, wtrącał. Ad friend, ad friend, ad friend, ad friend, ad friend, ad friend. Żeby mieć przyjaciół. Patrzcie. Patrzcie, mam new friend. Patrzcie, i tak się właśnie rozkłada bombę. Składa się bombę i się pilnuje, aż po prostu to wybuchnie. Zobaczymy, ile mamy tym razem pieniędzy. Mamy 10. Co się stało, że mamy 10? O! O! A! Tacy mądrzy i zamiast zauważyć i nie sprawdzam na kamerze, ja ciągle jestem na oglądarczym, ale on oczywiście ma gdzieś naszą wygraną i sobie tam chodzi gdzie chcę. O, ja mam tym razem bombę. Trochę dziwne. Trochę dziwne zagranie, że mam bombę.
że mam bombę. To jest dziwne, że mam bombę. Wam powiem. O, zamiast rozwalić już bombę i kurczę pytać, kiedy... O, właśnie, bo jestem sam. Jestem sam. To po co mam rozwalać bombę, skoro i tak zaraz ktoś tu przyjdzie. O, ktoś tu przyszedł. Ktoś tu przyszedł. Ktoś tu przyszedł. No, widzicie? Jacy są cwani w grze? I kurczę. Co się stało? To jest kurczę po prostu... Po prostu nie powiem, jakie to jest. Wkurzające. Nie mam bomby, bo 5 to znaczy bomba. No niestety nie mam bomby, ale to też trudno. Mówi się trudno. Kurczę, a ja się gapię zamiast... Gdzieś indziej się gapię zamiast patrzeć, że on tam jest. O właśnie, i go zestrzeliłem. I nie ma tak łatwo. On też miał snajpera. Dobrze, że zostało mi 19 życia. O. No i wygraliśmy. Jakoś tam wygraliśmy. Nie powiem. Też miał właśnie snajpera. Mówiłem. Bo czym by mnie tak zaatakował, aż 81 życia mi zabrał. Czym? No snajperem oczywiście. Tin, tin. Ten, kto tutaj przyjdzie, po prostu już nie żyje. To jest po prostu głupie. Czemu nie chce mi się przy... O właśnie, czemu mi się nie chciało przyłączyć? Czemu mi się nie chciało przyłączyć? Kończy mi się czas, więc do usłyszenia, na razie.